Kucharski. Odcinek czwarty. Bez większych trudności dotarłem do Poznania. Wielu uznaje to miasto za kolebkę polskości, ważny ośrodek z czasów, gdy Polska przed wiekami wyrastała na jedną z najpotężniejszych europejskich monarchii. Przez ponad 150 lat mieszkańcy Poznania i okolicznych ziem wielkopolskich skutecznie opierali się ponawianym próbom germanizacji. W 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, wszelkie niemieckie wpływy zanikły, a prawdziwie polski charakter Wielkopolan znowu doszedł do głosu, nie doznawszy niemal uszczerbku. Myślałem o tym wszystkim, przechadzając się ulicami Poznania. Miasto to, chlubiące się wspaniałymi polskimi tradycjami, sprawiało teraz wrażenie typowo niemieckiego ośrodka miejskiego. Wszystkie szyldy i tablice na sklepach, bankach i innych instytucjach były po niemiecku. Tak samo nazwy ulic. Na rogach sprzedawano niemieckie gazety. Słyszało się wyłącznie niemiecką mowę. Co prawda często z obcymi naleciałościami, albo łamaną niemczyznę, czasami rozmyślnie kaleczoną, przez co nie trudno było rozpoznać posługującego się tym językiem Polaka. Niemniej jednak nie pamiętam, aby publicznie wypowiedziano choćby jedno słowo w jakimkolwiek innym języku.